Metoda sous vide. Jakie mamy kroki po kolei w przygotowaniu produktów metodą sous vide? Pierwsze. Mamy produkt, który doprawiamy według własnego uznania. Następnie zapakowujemy ten produkt próżniowo, czyli w specjalnych workach foliowych, które są przygotowane do tego celu. Zamykamy próżniowo, dobierając odpowiednią formę ciśnienia. Następnie poddajemy obróbce termicznej w przygotowanych do tego odpowiednich urządzeniach. Mogą to być piece konwekcyjno-parowe, mogą to być wanienki sous vide. Następnie po wyjęciu należy produkt szybko zahartować. Podsumowując wszystkie etapy przygotowań, to właśnie najcięższa robota, przygotowanie całego tego produktu spadło na mnie, po to tylko, żebyście wy mieli 15 minut na przygotowanie całości dania. Czy to jest dużo? Wydaje mi się, że 15 minut to chyba nie jest dużo na przygotowanie zdrowego, fajnego, efektownego posiłku.